Wśród nowo powstających osiedli, które również czekają na dogodniejsze połączenia komunikacyjne, jest Czerniakowska. Zbudowano tu już 20 dziesięciopiętrowych bloków, w których mieszka blisko 2000 rodzin. Obecnie przystąpiono do realizacji kolejnej trzeciej części osiedla. Zniesionych zostanie jeszcze 7 budynków, 4 wysokościowce i 3 bloki dziesięciopiętrowe. W tym roku, jak już podawaliśmy, ma być zbudowana w stolicy rekordowa liczba mieszkań, ponad 18 tysięcy. Jednym z podstawowych elementów ich wyposażenia jest oświetlenie.